Cześć, witajcie w drugim odcinku trylogii Bieszczadzkiej. W poprzednim mieliśmy okazję przejść 15 km przez Połoninę Wętlińską w ramach rozgrzewki, a dzisiaj udajemy się w kierunku Połoniny Caryńskiej. Jest to drugi z czterech dni, jakie planujemy tutaj spędzić i o ile wczoraj było niemal lato, tak dzisiaj... Pogodę mamy taką, no nie najlepszą, jest zimno, jest mrzawka, jest połowa listopada, ale wam powiem, że... Bardzo chcieliśmy tu przyjechać, byliśmy bardzo zmotywowani. To jest trzecie nasze podejście. Pierwsza nieudana próba wyprawy do Bieszczad była spowodowana lockdownem. Druga nieudana próba miała być naszą podróżą poślubną, ale musieliśmy ją odwołać, ponieważ dzień przed nabawiłem się potężnego zapalenia płuc i nie byłem w stanie wstać z łóżka. Także nasza podróż poślubna minęła w łóżku, a raczej w dwóch osobnych, ponieważ kaszlałem całą noc. I tak, wynika z tego, że bo chcieć to móc, popełniło małżeństwo. Ślub miał miejsce 6 tygodni temu i był wynikiem tych zaręczyn, które były w Chinach. Także od teraz państwo bo chcieć to móc. Wow, ale to przepięknie wygląda. Pogoda zmieniła się dość szybko, bo po pokonaniu raptem kilkuset metrów, choć jeszcze nie jakoś drastycznie. To może być taka przestroga dla osób mniej doświadczonych w górach, że zawsze trzeba mieć to na uwadze. W sumie to trzeba mieć to na uwadze przez cały rok. O pogodzie jeszcze pomówimy, ale najpierw wróćmy na szlak. Ruszamy na kruchły wierch o wysokości 1297 metrów. Jest to najwyższa kulminacja dla masywu Połoniny Caryńskiej, którego nazwa wywodzi się od wsi, która miała położenie kiedyś na początku szlaku. Ogólnie taka ciekawostka jest, że całe Bieszczady należą do grupy dwóch pasm górskich w łańcuchu Karpat. Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj o wysokości 1405 metrów. Leży on na Ukrainie. W Polsce za to najwyższy szczyt Tarnica o wysokości 1346 metrów. Tarnicy w tej trylogii wam niestety nie pokażemy, gdyż była niedostępna ze względu na naprawę szlaków. Pogoda też niestety nie pomogła nam w obserwacji zwierząt, bo po prostu ich nie było nigdzie. Nawet ptaków, co nie jest dziwne, bo przy tak mocnym wietrze na pewno byłoby im trudno latać. A im wyżej, tym ciekawiej. Powietrze było tak przesiąknięte wilgocią i uderzało w nas co chwilę falami zimna, że aż strach było wyciągnąć aparat. No ale przecież nie przepuścimy okazji. Wczoraj wchodziliśmy na Połoninę Wętlińską, dzisiaj na Caryńską i o ile wczoraj po przejściu poziomu chmur przywitała nas piękna słoneczna pogoda, tak dzisiaj mamy jeszcze lepszą, ponieważ ta jest niesamowicie majestatyczna. Ten lód, który zamraża trawę, gałęzie, krzaki, taki blizzard, nie pamiętam jak to się nazywało, ale wiecie, takie zamrożenie wiatru. Wygląda to naprawdę przepięknie i mimo, że dzisiaj prawdopodobnie nie zobaczymy żadnego szczytu, to jest to jak do tej pory nasz drugi dzień, a mój ulubiony, chyba bardziej mi się podoba niż nawet wczoraj idąc na Wętlińską. Nie dam rady dalej.
Staram się powiedzieć coś ważnego, więc przełóżmy to na za chwilę. Najpierw spójrzcie na ten zamrożony świat oraz spróbujmy zaczepić Natalię. Czemu cię nie ma w filmie? Bo teraz żyję w rzeczywistości. Słuchajcie, jest dużo lodu, dużo błota. Kijki się wydają bardzo. Bawią nas ludzie, którzy idą w trampkach w góry. W sumie to martwią bardziej niż bawią nawet. Ale generalnie, jak na pierwszy wypad w tym roku, a jest listopad, to muszę powiedzieć, że całkiem spoczko. Połonina Caryńska znana jest z tego, że przy przejrzystej pogodzie można zobaczyć nawet Tatry w odległości około 180 km. My przez mgłę nie widzieliśmy nawet na 180 metrów. Jest naprawdę bardzo zimno. Wiatr wieje bardzo mocno. Myślę, że nie ma sensu nagrywać kamerą, to nagram telefonem, bo zamarza nawet obiektyw. Tego wczoraj tu nie było. Wczoraj kilkaset metrów dalej mieliśmy widok na Caryńską. Pięknie. Spójrzcie sami. Dzisiaj jest bardzo statycznie. Ręce mi zamarzają. W całej tej sytuacji pogodowej dość zabawne jest to, że maszerujesz kilka godzin w takich warunkach tylko po to, by dotrzeć do tej małej plastikowej tabliczki, przy której spędzasz może minutę, może dwie, zdobywasz satysfakcję, która bardzo szybko zmienia się w potrzebę powrotu do ciepełka. Czy warto było iść tyle czasu dla zdjęcia tabliczki? Pewnie! Zawsze kiedy planujemy trasę w górach, staramy się robić pętlę, aby nie wracać po swoich śladach, tylko zobaczyć co jest dalej. Tym razem udało nam się to idealnie, bo auto zostało na końcu szlaku, a bus podrzucił nas na początek. Choć muszę przyznać, że 60 zł i to z rabatem poza sezonem za przejechanie niecałe 10 km to kwota, która mrozi równie mocno jak dzisiejszy wiatr. Jednak ta perspektywa jest lepsza niż marsz ekstra 10 km po drodze asfaltowej. Lepsza nagroda? Gorąca herbata na szlaku. Trzy godziny później ponownie mamy polską piękną jesień. Po śniegu, wichurze, nawet nie ma śladu. Drzewa wyglądają, no nie mają liści, tak, ale wyglądają równie pięknie. Wracamy już z szlaku na Caryńską. Wracając do tej naszej historii, czyli do tego, co się wydarzyło, w ostatnim czasie pracowałem nad wieloma naprawdę super fajnymi projektami dla różnych fundacji. I pomyślałem, że właśnie kilka takich projektów byłoby fajnym kontentem na nasz kanał w czasie, kiedy nie podróżujemy. I tak na przykład miałem okazję poznać Elmiego, który naprawdę nie chciał, ale opuścił Somalię i przez taką... odbył bardzo ciekawą przygodę, pełną i niebezpieczeństw, i ludzkiego dobra, aby dotrzeć do Polski. I tu ma fundację, która pomaga wszystkim imigrantom, którzy znajdą się na terenie naszego kraju, żeby po prostu dostosowali się do tego, co tu się dzieje, znaleźli pracę, otworzyli firmę. I to była taka bardzo pozytywna, inspirująca historia. Pomyślałem, że trzeba zrobić takich więcej. Chciałbym Was zaprosić do tego, abyście
poznali historię Marka i Wieśka z Grandpa Gang. Lepszy jest idiota z planem niż geniusz bez niego. To historia o miłości i poświęceniu, które nie znają granic. Bierze dziadka na maraton 23 i 84-latek. No i nie pozwolę zapomnieć o nas. To się najbardziej liczy. Historia dziadka i wnuczka, niesamowitego wyczynu sportowego i relacji, więzi rodzinnych międzypokoleniowych. Historia ta, myślę, że chwyci was za serducho podwójnym Nelsonem i nie puści. Tym samym jest to pierwszy reportaż, dokument, który zbudowaliśmy, wyreżyserowaliśmy od zera. Jesteśmy z niego bardzo dumni, więc to będzie nasz kolejny nowy odcinek i początek nowego kontentu na naszym kanale. Także już za dwa odcinki pojawi się pierwszy vlog o historii inspirujących ludzi i tym samym mam nadzieję, że spodoba wam się nowy kontent na kanale. Tymczasem trzymajcie się i do następnego.